Kiedy CD Projekt Red ujawnił, że pracuje nad Cyberpunk 2077, każda kolejna informacja o ich grze była powodem istnej burzy w mediach, na giełdzie i oczywiście wśród graczy. Dziś żadna inna produkcja nie wywołuje tylu emocji. Nie powinno to dziwić, gdy za sterami Cyberpunk stoją twórcy jednej z najlepszych serii gier RPG. Wiedźminie dokonali swoistego przełomu w dziedzinie fabuły, grafiki i gameplayu, ale to w Cyberpunk 2077 mają osiągnąć rewolucję. Czy jesteśmy na nią gotowi? Kiedy myśleliśmy, że nic nas nie zaskoczy po obejrzeniu fragmentów rozgrywki, tak teraz możemy bić się w piersi, bo Redzi pokazali swoją tajną broń, a jest nią Keanu Reeves. Kurtyna opadła w trakcie targów E3 2019. Hollywoodzki aktor tuż po wyjściu z mistycznej mgły zaczarował publikę, która na jego widok na chwilę zapomniała o wszystkich grach świata, oprócz jednej, bowiem dawny Neo z Matrixa wystąpi jako nowy Johnny w Cyberpunk 2077. Po zobaczeniu go na żywo i w grze nie było mowy, by Keanu tak po prostu opuścił scenę. Na koniec swojego występu pokazał wszystkim wyczekiwaną datę premiery Cyberpunk 2077. Jak można było się domyślać, Keanu i Cyberpunk stali się głównymi tematami w growych mediach. Przez kilka dni mówiło się bardzo głośno o wielkiej niespodziance na E3, którą zaserwowali Redzi. Współpraca Keanu CD Projekt Red była drugą najważniejszą informacją z tegorocznych targów. Na osobną stronę w mediach załapało się hasło You're Breathtaking. Osoba, która skomplementowała aktora, miała otrzymać edycję kolekcjonerską gry, zaś gracze złożyli petycję do studia, aby powstało osiągnięcie w grze zapierające dech w piersiach. You know, it was in the ex-military who started a rock band called Samurai. Protest music. It sounded like fun. Keanu i Cyberpunk 2077 zostali bohaterami wielu newsów, ale również komicznych memów, w których nie brakuje nawiązań do Jezusa, Wałęsy czy Wiedźmina. Tematów do śmiesznych historii nie powinno zabraknąć zbyt szybko, ponieważ do obsady gry mogą dołączyć inne osoby znane ze świata show biznesu. Za jedno z takich uważa się Lady Gaga. Plotki o jej udziale w grze zaczęły się od odpowiedzi CDPR na enigmatyczny wpis wokalistki na portalu społecznościowym. Żaden z tego dowód na ukryty romans, jednak w późniejszym czasie francuski portal Actu Gaming przekazał informację, że Lady Gaga była widziana w warszawskim studio przez kilka dni. A to może znaczyć, że faktycznie ujrzymy jej twarz i usłyszymy ją w grze. Według plotek piosenkarka może wcielić się w antybohatera toczącego spór z Johnem Silverhandem. Istnieje wiele hipotez na temat jej wykonu w Cyberpunk 2077 i za najbardziej prawdopodobną uznaje się, że kontrowersyjną wokalistkę zobaczymy w jakimś wirtualnym klubie, którym odśpiewa dla nas nowy utwór. Lady Gaga może być nie jedyną artystką sceniczną, która wiedzie aktualnie romans CD Projekt Red. Przez pewien czas na celowniku mediów był Kanye West, związek rapera z CDPR jakoby miał zdradzać jego jawne zainteresowanie ich grą. Śledzenie profilu Cyberpunk na Twitterze to za mało na poważne spekulacje, gdyby nie fakt, że raper w tamtym czasie śledził tylko 18 innych profilów. Nadto, niemal ze wszystkimi łączyła go forma współpracy. Aczkolwiek teraz 19 śledzonych kont zrobiło się ponad 280, więc albo jest strasznie zapracowany, albo plotka o powiązaniach z polskim deweloperem jest kompletnie nietrafiona. Kanye West nie ukrywa swojego hobby do grania, to też możliwe, że chodzi tylko o to, że spodobały mu się trailery i styl gry Cyberpunk 2077. O wiele bardziej prawdopodobnym jest angaż Jacka Rozenka. Według źródeł portalu IMDB to właśnie głos Geralta mielibyśmy ponownie usłyszeć w produkcji CDPR. Nie wierzymy, że w polskiej wersji językowej przejmie on rolę Keanu Reevesa. To kompletnie inna charakterystyka głosu. Pan Jacek już prędzej podłoży głos pod jakąś drugoplanową postać, gdyż za bardzo kojarzony jest z Geraltem, co może utrudnić budowanie tożsamości bohatera i świata w nowej grze. Osobiście wolałbym, aby za głos Silverhanda odpowiadał na przykład Bogusław Linda, któremu nie brak ciekawej barwy głosu. Jacek Rozenek przeszedł nie tak dawno bardzo niebezpieczny udar i choć udowodnił, że polski Wiedźmin pokona każdego potwora, to jednak zasłużył mimo wszystko na chwilę wytchnienia. Podpisał się pod tym stwierdzeniem Regis w pożegnalnej rozmowie z Geraltem w dodatku krew i wino. I za słuszne, uznać to powinni wszyscy gracze. Po tym wszystkim chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak, należy.